druga jest taka, że jak te drzwi były otwarte, to tam ludzie wchodzili, Niemcy, czy tam Rosjanie, i pokradli trumny. I tutaj były porozwalane te ciała na tym. Jeszcze pod tą piramidą są też dwa tunele. Jeden prowadzi do kościoła świętej Anny w Żabinie, a drugi do pałacu w Miedniszkach Wielkich. Jak się tam pojedzie do tego pałacu i się zejdzie tam do piwnicy, to tam są mozaiki, 12 znaków zodiaku, kominek, dwie łodzie wikingów, słońce oraz herb, który właściciel go w 2005 roku spalił i chciał za niego dostać odszkodowanie. Po prawej stronie, po lewej stronie są, leżą dwa punkty mocy. To w pierwszym można poczuć zimno, ciepło, mrowienie, a drugi jest cieplejszy od pozostałych. I w tej piramidzie rosła brzoza, ale ją ścięli, ponieważ chciał tata Ninet wybudować tutaj piramidę tą właśnie, dlatego że tutaj były bagna i nikt tutaj nie przychodził i nie krzyczał. I nie pił pod tą piramidę, a teraz zrobił jakąś ścieżkę, mina Czerwony Dwór i tutaj czasami przychodzą i piją pod tą piramidą albo krzyczą i prąd ich. Dalej.